Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa. Długo się nie widzieliśmy z Fiodorem Łapinem. Rok. Rok się nie widzieliśmy, ale to nie to, że dobra okazja, bo to za rzadko. Natomiast witam Cię w programie i okazja dobra, dlatego że po roku będzie można zadać to samo pytanie, podobne pytania, które zadawałem Ci rok temu, a mianowicie po pierwsze kondycja polskiego boksu olimpijskiego i kondycja polskiego boksu zawodowego. Witam Ciebie, Fiodor, pozdrawiam serdecznie. Zacznę od tego pierwszego, czyli tego, czym się zajmujesz bardziej, a później przejdziemy do tego, czym się zajmowałeś przez ponad dobre 20 lat, czyli boksu zawodowego i co dalej, czy idą młodzi, czy nie idą młodzi. Zacznę od boksu tego olimpijskiego. Czy jest światełko w tunelu? Czy są pięściarze, pięściarki, o których możesz powiedzieć w Paryżu i liczę na to, że nie będą tylko występować, ale będą walki wygrywać? Znaczy, porównując do naszej rozmowy sprzed roku, to na pewno mam większą wiedzę, bo tak się zajęłam tym boksem amatorskim bardziej szczegółowo, tak? I mam już wiedzę, bo byłam na parę turniejów, byłam na Mistrzostwach Świata, widziałem polskich zawodników, widziałem mniejsze turnieje Mistrzostwa Polski. Plus jest taki, że więcej zawodników jest w boksie olimpijskim teraz, tych dzieciaków. Jeszcze nie tak dawno te turnieje, takie zwykłe nawet, regionalne, no parę osób, tak? Parę osób i ciężko było wybrać kogokolwiek z tego grona. Natomiast teraz jest o wiele więcej tych chłopaków i dziewcząt i są tam talenty. Są talenty, widziałem i teraz po prostu sprawa trenerów, sprawa władz i regionalnych, klubowych i Polskiego Związku Bokserskiego, żeby te talenty wynaleźć i oszlifować, tak? No to jest odpowiedzialność i także na nas, tak, Polsat Boxing Promotions i też na innych, tak, bo te talenty są. I to jest największy plus dla mnie boksu olimpijskiego, że ta młodzież się rozwija, ta młodzież zaczyna już pukać do tych większym grodzie, do medali na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy. Byłem na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii i człowiek się cieszył z poziomu przede wszystkim boksu Bartka Ryszkowicza, ale też innych chłopaków, tak, którzy tam byli. Nie wszystkim się powiodło, chłopaki tych medali więcej nie zdobyli, natomiast było parę chłopaków, którzy byli bardzo blisko i pokazywali dobry boks, pokazywali poziom, gdzie no, przy jakichś tam innych, no może szczęściu delikatnym, tak, mogli te medale zdobywać. Oczywiście kobiety, tak, to jest troszeczkę inny temat. Kobiety w Polsce są mocne w boksie, na nich można zawsze liczyć i przede wszystkim oni teraz faworytami Polski do medalu olimpijskiego. Wśród chłopaków, no ciężko było mnie, jeśli mogę powiedzieć szczerze, tak, w tej chwili no, Damian Durkacz, no problem z tą wagą, tak, pychowa się stała, że dla niego kwalifikuje się 63,5 i 71 kg na igrzyska, a on chyba jego naturalna waga troszeczkę mniejsza i te 71, no zobaczymy, jak on się zaklimatyzuje, bo teraz chyba z tego, co kojarzę, w turnieju Debryczynie przegrał z dobrym zawodnikiem, z mistrzem świata chyba, Zakariew bodajże, Ukrainiec i przegrał tam nawet urywając mu jedną rundę, także no zobaczymy, wszystko w jego rękach, tym bardziej, że kwalifikacje olimpijskie są w Polsce, w Nowym Targu, także jest młodzież, uważam, że Polski Związek Bokserski powinien postawić na tą młodzież. Nawet jak się nie uda im teraz, to chociaż szanse zawsze są, to zawsze to będzie nauczka na przyszłe igrzyska, tak? Na przyszłe kwalifikacje, na przyszłe mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata. Ja mówię, ta młodzież moim zdaniem szuka drzwi coraz bardziej nachalnie i to jest dobry prognostyk. No teraz mówię, kobiety chyba na poziomie takim, że od nich można się spodziewać medali. Ale tutaj jesteś chyba jednym z niewielu ludzi, z którymi przez ostatni rok rozmawiałem i to jest optymistyczna część, którzy widzą
że tych talentów jest więcej, no bo jak słuchasz tej ogólnej narracji przez ostatnie kilka lat, ja od czasu do czasu słucham, jeżeli mówimy o tym boksie amatorskim, no to 90% odpowiedzi było takiego boksu nie ma, nikogo to nie interesuje, wszyscy uciekają do MMA, nikt nie chce pracować, łatwiej można zarobić pieniądze czy wybić się, nawet nie mówimy w tej chwili o zawodowcach w MMA niż zrobić to w boksie. Z tego co ty mówiłeś, i to jest optymistyczne, jak mówię, jesteś jedynym, który to powiedział, tych talentów czy chętnych w ogóle do tego, żeby trenować ten boks jest więcej. Czyli tu jest takie jakby rozbicie tych dwóch światów, no bo słyszy się ogólnie boks w Polsce umierał, nikogo to nie interesuje, oglądalność na poziomie zerowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ty jesteś optymistą i powiedz mi, dlaczego jesteś optymistą, poza tym, że tych talentów jest więcej, czy są jakieś nowe struktury, czy wykształcili się nowi sędziowie, bo to wiadomo, to mieć talent, a nie zmarnować talentu, czy ten talent rozwijać z punktu A do punktu Z, to są dwie kompletnie różne rzeczy, czyli te struktury są lepsze niż były kiedyś, czy tutaj między innymi z tego powodu jest twoja nadzieja, że powinno być lepiej? No, sukcesem boksu amatorskim w sporcie amatorskim w ogóle jest tak zwana piramida, tak? Czyli więcej zawodników, jeśli chodzi o boks też, tak? Na zawodników pracujących, trenujących, tak? I z tego zawsze większa ilość, oczywiście więcej szans na wyławienie takich perełek, tak? Takich talentów, którzy niewątpliwie nigdzie nie zniknęli, tylko to są, to czekają na dobrych trenerów, na pieniądze, które będą na zgrupowania, na wyjazdy i to jest, tak, to jest, bo to po prostu statystyka, tak, można zobaczyć, ile uczestników w mistrzostwach makroregionów i mistrzostwach polskich, tak, to czasami ilości, których już dawno nie było, tak, ja przynajmniej nie pamiętam, tak, także, a zawsze z takich ilości coś tam zawsze można wybrać. Polski Związek Bokserski się wziął też za młodzież, tak, bo to nie trzeba ani słodzić, ani są wyjazdy, są zgrupowania, tak, trenerzy, którzy tym się zajmują i no tak jak mówię, no odpowiedzialność na nich też, tak, żeby z tych zawodników coś zrobić. Ja z naszego podwórka klub bokserski Legia Warszawa, tak, my w tamtym roku na przykład wysłaliśmy chłopaków też do Anglii, tak, i dla niektórych to był szok, tak, bo trafili akurat w okolicy Liverpoolu, Manchesteru, tam kilka sparingów z czołówką angielską styczyli z chłopakami, którzy potem zdobywali medale mistrzostw świata, mistrzostw Europy, tak, i pierwszy sparing to wiadomo, no ostrożnie, no bo wiadomo, Anglicy najlepsze, ale tam drugi, trzeci to już sobie naprawdę świetnie dawali radę, oglądałem to na wideo, Grzesiek Proksa tam na miejscu te relacje też zdawał i sam widział, jak te chłopaki rosną mentalnie, chyba tu sprawa mentalitetu jest najważniejsza, żeby podjąć rywalizację z najlepszymi w Europie czy w świecie, tak, bo niektórym tych umiejętności już nie brakuje, tak, tu teraz głowa i jak najwięcej właśnie takich wyjazdów, nie przyjmować nawet u siebie tych Litwinów czy tam Węgrów, ale jeździć tam do tych najsilniejszych i zobaczyć, że to są tacy sami chłopaki, a ci talenty nasze to wcale nie są gorsze od nich, po prostu tam jest rywalizacja, tam nie patrzą też na starszych kolegów z gymów, tak, którzy są mistrzami świata w zawodowstwie, czy medaliści, tak, turniejów najwyższej rangi, tak, olimpijskiej, po prostu mają z kogo brać. Natomiast my na razie mieliśmy taką bardzo dziurę długą, dużą i głęboką, gdzie teraz z dołu te chłopaki muszą sami wyjść i sami ten wynik zrobić, tak? I wtedy będzie łatwiej. Jeden, drugi krążek i wtedy wszystkim będzie łatwiej. Natomiast ten sukces potrzebujemy, tak? Nie tylko brąz dziewczyn, kobiet, tak? Ale też potrzebujemy medali chłopaków, tak, dwa medale na mistrzostwa Europy ostatnio, tak, Bartek Raszkowicz mistrzostwa świata po pięciu walkach juniorów, tak, Pawlik drugie miejsce na mistrzostwa Europy, tak, czyli coś tam się zaczyna dziać, to nie jest jeden medal na rok czy na dwa lata, tylko tych medali jest coraz więcej, także tu też trzeba przyznać Polskiemu Związku Bokserskiemu,
że się poprawiło, bo różnie to z tym wcześniej bywało, bo nie było pieniędzy, bo coś tam, tak. Także stąd mam optymizm, bo sam widziałem ten poziom, sam widziałem te walki chłopaków, Polaków i to naprawdę nie ma co się wstydzić, po pierwsze, po drugie, no tam brakowało troszeczkę, żeby te chłopaki wygrywali te walki. No a to jest ekstra sprawa. Ja zawsze byłem zwolennikiem, że ten prawdziwy charakter czy prawdziwy test to jest, kiedy musisz walczyć na wyjeździe, bo doskonale wszyscy wiemy, że to jest truizm, ale to jest doskonała sprawa, że boks to jest w olbrzymiej części charakter. Zupełnie inaczej się walczy na swojej hali w tak zwanej strefie komfortu, a inaczej walczy się u chłopaka, o którym wiesz, że na pewno jest napisane o nim 100 razy więcej pokazanych przy okazji tych niesamowitej liczby gal, które są w Wielkiej Brytanii, no bo są praktycznie dwie czy trzy firmy promocyjne, które pokazują walki bez przerwy. To jak nie ma dwóch walk w tygodniu, to jest bardzo słaby tydzień i się wszyscy dziwią, co się dzieje. Więc przy okazji tego wszystkiego, wiadomo, że jak nasi to wszystko oglądają, nasi, mówię, młode chłopaki, juniorzy, kadeci, a mogą pojechać do tego Anglika i się okazuje, że ten Anglik nie jest taki straszny, no to ten zastrzyk psychologiczny jest olbrzymi. Dlatego ja absolutnie, jak są możliwości finansowe, a podejrzewam, że to się da ogarnąć na jakieś na zasadzie współpracy, czy to będą Anglicy, czy to będą pięściarze z innych krajów, które mają, wiadomo, Ukraina w tej chwili odpada, wiadomo dlaczego, mają nazwiska, nawet nie nazwiska, tylko ten taki dymek świetności wokół nich krąży, no to, a jedziesz i pokazujesz, że potrafisz, to jest super. Do Colorado, do Stanów, tak? Tam, gdzie trenują reprezentacje wszystkich kategorii wiekowych, tak? Stanów Zjednoczonych, dlaczego nie? Też oczywiście. Też na pewno się... oczywiście, zwłaszcza, że pozwolę ci wskoczyć w tej chwili, akurat z mojej okoliczności, nie rozmawiałem z Fiodorem przedtem, miałem okazję rozmawiać kilka dni temu z jednym działaczem, który mówił, że brakuje im sparring partnerów. Było parę wyjazdów, które wiadomo zostały odwołane dla reprezentacji USA, nawet tej młodzieżowej, także wydaje mi się, że parę telefonów i Polska kontra USA tutaj właśnie gdzieś tam w Colorado absolutnie możliwe, czy w Chicago, czy w ogóle gdziekolwiek, ja zawsze byłem zwolennikiem tego i ja wiem, że ty również byłeś i oby tak było, dobrze, że ty poruszyłeś ten temat, dlaczego Polska, USA, młodzieży, robimy. Oczywiście rozmawiałem, Przemek, teraz nie o zawodowcach, tylko o motorach. Nie, oczywiście, że nie. O zawodowcach to nie chcemy tego zestawienia. To o tym za chwilę będzie. Fiodor, tego nie chcemy. Tego Polska, USA zawodowców nie chcemy. Może nie teraz jeszcze. Może poczekajmy trochę. Bo nie, oczywiście, że mówimy o amatorach, mówimy o drużynie olimpijskiej, mówimy o drużynach takich, które są objęte jakimś systemem w Stanach, no bo wiadomo, że u nas ten system to jest trochę inny, to jest Golden Gloves, niedługo się zaczyna w Chicago, w Nowym Jorku i w wielkich miastach, tam praktycznie zaczyna się mówić o tych talentach. Później to już ten system jest, wiadomo, nieco inny w Stanach Zjednoczonych. Natomiast super optymistyczne. Przepraszam cię jeszcze, Bartek stał na trzecim stopniu na mistrzostwie świata razem z Amerykaninem, tak? Ten Amerykanin miesiąc później zdobył tytuł mistrza Stanów Zjednoczonych seniorów, tak? 18-latek. Także no mówimy o tym poziomie, a umówmy się, w wadze 63,5 poziom w Stanach jest nie jest słaby, nie ma tam jakichś tam finałów mistrzostw Stanów. Słabych zawodników i mówię o jakim poziomie też prezentują nasze chłopaki. No ale właśnie to jest to, co mówiliśmy, wspomniałeś o tej Anglii, teraz wspomnieliśmy o tych Stanach Zjednoczonych i teraz jest pytanie, to o czym ja mówiłem na początku, do tego punktu A i B to można dojść, natomiast przeskoczyć dalej, tutaj jest ten problem w każdym sporcie, tak mi się w każdym razie wydaje, pisałem przez całe swoje życie o chyba każdym sporcie, jaki istnieje, to przeskoczenie z tego juniora na bycie kogoś, kto będzie wygrywał dalej, to jest ten problem, a to można osiągnąć tylko i wyłącznie testując się tak, jak się będą testowali, także po raz pierwszy tutaj rzucony temat Polska-USA, zabieramy się za to z Fiodorem, żeby taki mecz Polska-USA amatorów, juniorów zrobił. Nawet na sparingu. Nawet na sparingi, po prostu oczywiście. Na dwa tygodnie, oczywiście, nawet tego się nie zapomni, tego się na pewno nie zapomni. Słuchaj Fiodor, no to dobra, to mamy tą część optymistyczną,
za sobą, niestety. Przechodzimy do pięściarzy, którzy są dzisiaj pięściarzami zawodowymi, których widzimy na wielkich arenach wielkiej rywalizacji. Nie mówię o rywalizacji wewnątrzpolskiej, bo tutaj czasami są fajne walki, trudniej je zrobić, natomiast te prawdziwe testy, o czym się przekonaliśmy, są testami zagranicznymi. Akurat tak się składa, że ci pięściarze, którzy w tej chwili niejako odchodzą już, no bo taka jest prawda, jeśli chodzi o Główkę Głowackiego, jeśli chodzi o Diablo, nie wiadomo, co będzie dalej, to są ludzie, z którymi ty byłeś związany całe swoje pięściarskie życie jako trener. Wiem, że byłeś, nie wiedziałem o tym, byłeś na ostatniej walce Krzyśka Głowackiego, kiedy walczył z Riak Pore. Jak długo ci pięściarze, których nazwiska znamy od dekad, będą tymi, którzy będą kojarzeni, trudne pytanie, będą kojarzeni dla polskich kibiców jako ci wielcy, na których mamy patrzeć? Jak wielka jest przerwa między tym, co oni zrobili? Wymieniłem nazwisko Diablo, wymieniłem nazwisko Krzyśka Głowackiego, a tymi, którzy mogą iść w ich ślady, nie licząc Michała Cieślaka i Fiodora Cierkaszyna, bo to są chyba dwa nazwiska, które można wymienić. Fiodor oczywiście, część w tym momencie ludzi powie, ci oglądających nas powie, Ukrainiec, dlaczego nas to interesuje? Mnie na przykład interesuje, bo wszystko, co zrobił w boksie, nauczył się w Polsce. Albo bardzo dużo. Jak wielka jest ta przerwa między tymi, których obserwowali, zaczynając od Krzyśka Głowackiego, I Diablo. Kiedy ktoś może pójść ich w ślady, mówiąc po prostu? Ja myślę, że teraz tą przerwę można nazwać przepaścią, tak? Przepaść, bo do tego grona bym doliczał oczywiście Adamkę i Masternaka, który ma boksować. To prawda. Świata, tak? Mateusz jeszcze oczywiście. Natomiast oni wszyscy, te nazwiska, które wymieniłeś, bardzo długo ciągnęli ten ciężar odpowiedzialności, tak, za polski boks zawodowy. Diablo to przecież no 4 lata w WBC, tak. Tyle walk 12, tyle walk o tytuły. No, ja nie mówię już o Damku Krzysiu Głowackim, który miał ciężkie, trudne walki, tak. Myślę, przełomowo dla niego in minus to była ta awantura w Ridze, tak. Naprzyjmowało się tam ciosów, gdzie tak naprawdę chyba nie doszedł do siebie. Potem no, to już wiadomo, że to nie był ten zawodnik. Natomiast i tak uważam, piękna kariera, jak Krzysztofa dał z siebie. To znaczy osiągnął chyba więcej niż ktokolwiek mógł się spodziewać, nawet on sam. Tak? Zgadzam się. Wiem, rozmawialiśmy i cieszę się, że to osiągnął, tak. Byli inni zawodnicy, tak. Ciągnęli ile mogli, prezentowali klasę, prezentowali charakter, przygotowanie i sobie dawali radę. Masternek z Byliu, tak, z Kubańczykiem, tak, i tak dalej. Tak, ja mówię już o tych czasach po Andrzeju Golocie i Adamku, tak, tych najlepszych latach, tak. Także ciągnęli, natomiast kiedyś ten koniec powinien przyjść, tak, i nie można ciągnąć tego w nieskończoność przez dziesiątki lat, tak. Wszystkie soki zostały z nich wyciśnięte i po prostu teraz, no, możemy, tak, oczywiście mówić o tym, że jeszcze coś zdobędą, czy że jeszcze błyski, jeszcze ten, natomiast to byłby cud, tak, po prostu, tak. Natomiast dalej nie ma, ja nie widzę z tej młodzieży tak szczerze kogoś, kto na przykład można było kiedyś powiedzieć, że, no, że Diablo to tam po paru walkach, po kilkunastu walkach, to będzie chłopak, z którego coś będzie, tak? Czy a to można, przepraszam, że ci przerwę. To można było powiedzieć. Patrząc na Diablo, to było wiadomo, ja zawsze widziałem jedną rzecz u Diablo, ty jako trener, który był z nim 24 na dobę, praktycznie, to u Diablo była jedna rzecz, która mi się bardzo podobała, która w boksie jest bardzo ważna. Diablo nigdy nie schodził poniżej pewnego poziomu. To było niemożliwe u Diablo. Czy to jest jedna z rzeczy, którą ty widziałeś u Krzyśka od początku? U Diablo? Tak. Tak, 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 oczywiście. To było mocna psychika, był cios. Ten styl czasami po prostu musiał zaczekać, musiał przytrzymać, musiał kryzys, ale
to nawet z pani partnerzy był czas, kiedy Krzysiek był jeszcze nikim, tak? Natomiast przyjeżdżali bardzo mocno z pani partnerzy. Z partnerów miał świetnych, tak? Po prostu i sami mówili, że z Diablo to można trzy rundy, ja mówię o młodym Diablo oczywiście, tak? Mhm. Można było trzy rundy nawet dominować, natomiast w piąty, siódmy przylatywała bomba i się kończyło. I za to go cenili ci najlepsi chłopaki, tak? To samo było w walkach, także tam było widać, ja widziałem to w czasie tych właśnie sparingów, czy w Polsce, czy za granicą, tak, że on sobie poradzi, tak. Wiadomo, że ten pierwszy tytuł to niesamowite szczęście, tak, zawodnik, który trenował w Polsce, w polskiej grupie, został mistrzem świata, tak, także to było duma, to było spełnienie nawet nie marzeń, tylko celów, tak, które postawiliśmy. I tak samo u innych, tak? Natomiast wracając, w tej chwili nie widzę tego, tak? Nie widzę tych chłopaków, naprawdę ciężko, tak, musiałbym tą scenę polską boksu zawodowego przypomnieć, ale nie widzę takich pewniaków. Może ktoś wystrzeli, tak? Ale w tej chwili tego po prostu nie widzę, żeby osiągnąć oczywiście sukcesy na poziomie tych chłopaków, tak? Diablo, Gawacki, Adamek i tak dalej. Oczywiście, bo to są rzeczy, które napędzają wyobraźnię i napędzają zainteresowanie boksem na tym najwyższym poziomie, jak teraz. Każda z tych następnych gal, które słyszymy, to uczciwie mówimy, nie będziemy tutaj opowiadać sobie bzdur. Jest zapowiedziana walka Pawła Stępnia z Callumem Smithem i kolejny wpis, który ja widzę u siebie na mediach społecznościowych, kolejny jedzie po wypłatę i tak dalej. Paweł Stępień kontra Callum Smith to dla mnie jest jedna z najtrudniejszych walk, jakie można było zrobić Pawłowi Stępniowi. Natomiast pytanie jest zawsze to samo. Dlaczego tego nie było robione wcześniej? Dlaczego Paweł przeskoczy z poziomu polskich rywali? To nie jest ich wina, że są jacy są. Trenują tam, gdzie trenują, wiadoma sytuacja. Przeskoczy na gościa, który uważany jest w Stanach Zjednoczonych za człowieka, który może zrobić krzywdę Beterbijewowi. To są w ogóle kosmiczne rzeczy. Najbliższa walka. Paweł Stępień kontra Callum Smith. No cóż, no nie trudno powiedzieć, bo nie siedziałem w głowie Pawła. Tam słyszałem o kontuzjach, słyszałem o nie wiesz dlaczego. Natomiast jest przeskok, tak jak ty mówisz, jest kawał zawodnika Callum. Tu nie chcę nawet mówić, że o szansach. Szanse zawsze są, tak? To jest boks. Byliśmy z Ciurkaszynem do Callum Smitha i przed walką parę tygodni przed Grossem, tak, przed finałem ten Ligi Światowej i Fiodor sobie, no, powiedzmy, radził sobie doskonale, tak? Mogę tyle powiedzieć. Sparing to zawsze sparing, to jest co innego, inne rękawice, inne przygotowanie, robienie wagi i tak dalej, tak? Natomiast też widziałem, że ten Callum, no jednak w ringu jest zdecydowanie lepszy chyba niż w sparingu, chociaż tu nie wolno nie doceniać Fiodora, tak? Ciurkaszyna, który kawał zawodnika, tak? I to były bardzo ciekawe sparingi, tak nawet ze względu chciałem porównać Fiodora na tym wyższym poziomie, tak? I ten egzamin zdał celująco, tak? Natomiast jak sobie poradzi Paweł, warunki są szybko jest uderzyć jest z czym, jak tam głowa zapracuje, to nie chodzi o to, żeby pójść się bić, bo jak ja mam charakter, nie chodzi o to, żeby się cofnąć i tak jak niektórzy, jak powiedziałeś, tak, że czekać na wypłatę, nie? Tylko czy jak sobie poradzić, czy pokaże, po prostu wyjdzie i pokaże, że stać go na nawiązanie walki z takim zawodnikiem, tak? Callum Smith nie jest żadnym potworem, tak? Natomiast mówimy o Paulu wstępnie. Obu mu się udało, natomiast szanse są bardzo, bardzo niewielkie. To jest prawda, chyba tu nie ma co dyskutować. Natomiast wygrana Pawła to byłaby wielka sensacja, miła niespodzianka dla polskich kibiców i tego mu życzę. Temat wspólny, który przejawia się dla tych wszystkich nazwisk, które tutaj wymieniam. Przejawia się od nie pamiętam kiedy, bardzo długo to robię, może dlatego.
a mianowicie bardzo prosta zależność. Szczurek, czyli Kamil Łaszczyk, trenuje w Stanach Zjednoczonych, sparuje w Stanach Zjednoczonych, toczy bardzo dobre walki. Nie Kamil, tylko Maciek Cyleński trenuje w Stanach Zjednoczonych, sparuje w Stanach Zjednoczonych. Nagle okazuje się, że ma pojedynczy cios, a do tego czasu mówiło się, że nie ma pojedynczego ciosu, którym wygrywa walki. Fiodor Czerkaszyn walczy na gali z Nathanielem Gallimore. I specjaliści amerykańscy, oglądając Gallimora, który jakby nie było, ma na rozkładzie mistrza świata, mówią, o, to taka walka 50-50, ale od razu rzucamy go na głęboką wodę. Wychodzi na Gallimora i wygrywa każdą rundę. Punkt wspólny. Sparingi w Stanach Zjednoczonych. Wspomniałeś o tych, to nie muszą być sparingi w Stanach Zjednoczonych, ale sparingi poza Polską. Wspomniałeś o tych nazwiskach z przeszłości, czyli Diablo, do którego przyjeżdżali bardzo dobrzy sparing partnerzy. My tutaj niczego nie odkrywamy, bo to jest coś, co my wiemy i każdy wie, kto się interesuje boksem od zawsze. Wszystko zaczyna się i kończy na dwóch rzeczach. Trener i sparingi, gdzie naprawdę widzisz, co jesteś warty. No przecież to naprawdę chyba nie jest tak trudno zrobić i mnie przeraża fakt, że ciągle o tym mówimy, żeby to zrozumieć, że kim ten pięściarz jest i może wyciągnąć z siebie więcej, możemy zobaczyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ma się testy. Ja pamiętam jeszcze, ty trenowałeś Fiodora Czerkaszyna, gdzie mi powiedziałeś, najwyższy czas dla niego, żeby wyjechał albo zaczął walczyć z kimś dobrym, ponieważ on nie będzie szedł w górę, tylko będzie szedł w dół. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z tego rozwoju, który w tej chwili przejęli jego sponsorzy, bo taka jest prawda, jeśli chodzi o Fiodora Czerkaszyna i przeniesienie praktycznie całego życia i treningów na Florydę i tych sparingów. Myślę, że to był ostatni dzwonek dla Fiodora, bo już poziom tych przeciwników w walkach, tak, i przede wszystkim to przygotowanie, tak, był już, Fiodor już to przerósł, tak, i cieszę się, że wyjechał, przede wszystkim ze względu na atmosferę, ze względu na tych sparing partnerów, tak, bo Fiodor trafił do Ameryki już zawodnikiem, rządzić, tak? Rządzić. Młody chłopak, a on pojechał tam rządzić. On już nie potrzebował. To znaczy tak, zawsze uważam, że te wskazówki potrzebne, tak? Technika zawsze ta technika powinna być robiona, tak? Natomiast jeśli chodzi o Fiodora, przede wszystkim mocny w głowie, tak? On pojechał tam, wiedział po co. On nie potrzebował tam już kogoś, kto go będzie pilnował, bo on już to wszystko zna, wszystko wie po co to. Na najwyższym poziomie, mentalitet jest na najwyższym poziomie, umiejętności są, tak? Także dobrze pojechał, dobrze tak się stało i wierzę, tu słyszę, że o Mistrzostwo Świata IBF, bodajże wyznaczony Brazylijczyk, też z kim, nie są to zawodnicy poza zasięgiem Fiodora. Powiem tak, oczywiście, z Rafa i ten Brazylijczyk, to nie są, tak. Ja miałem taką rozmowę z jego trenerami, którzy powiedzieli, że gdyby tą walkę im ktoś zaoferował, tytuł Mistrza Świata, którą będzie w tej chwili będą mieli zawodnicy IBF-u, to strona Fiodora Czerkaszyna by tą walkę, te walki brałaby w ciemno, od razu. Tak, i myślę, że no 50-50 na pewno by tam było. Moim zdaniem oczywiście, tak. I no zobaczymy, może tak się stanie, może się uda doprowadzić do takich walk, na przykład, nie wiem, za rok. Może tak, oczywiście. Ja myślę, że na początku przyszłego roku, oczywiście, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo to jest boks, nie takie rzeczy widzieliśmy, odpukać, żeby było zdrowie. Bardzo cenna uwaga o tym, że pojechał do tej Ameryki już nie potrzebując tego, że tak powiem, guru nad sobą, czy jakiejś takiej osoby, na którą by się oglądał. Ja identyczne wrażenie odniosłem, kiedy później spotkaliśmy się, kiedy wracał po tej walce z Gallimore w Chicago i miałem okazję z nim posiedzieć, pogadać kilka godzin. To jedna rzecz, która zawsze była ważna i dla mnie bardzo ważna u pięściarza jest, no, on nawet nie chciał słyszeć o walkach o tytuł Mistrza Świata, bo mówił, nie, ja jeszcze mam tyle do nauczenia, że do tych wielkich to ja mogę tylko, parafrazuję w tej chwili, mogę
patrzeć na nich i oklaskiwać. To jest bardzo cenna rzecz, bo bardzo często na polskich ringach zawodnik ma, nie wiem, 6 zwycięstw, 7 czy 8 zwycięstw z tak zwanymi no-name'ami i pierwsze co mówi, chce zostać mistrzem świata. Nie, nie. Weź wygraj z kimś, kto jest numer 50 na i to będzie wielki sukces. Różnica taka pomiędzy Fedorem a tymi, kto tak mówi, to jest taka, że oni tak mówią, natomiast przy pierwszym spotkaniu jest spotkanie ze ścianą i jest klęska, jest płacz i tym się tak się kończy. Co się Fedor stało? Halo? Tak, ja słyszę. Tak, co się stało, tak. Fedor mówi, że ma szacunek do nich, że jeszcze czas, natomiast myślę, że on jest gotowy, tak naprawdę. To mogę powiedzieć, może on tego nigdzie nie powie i dobrze, tak. Znam go, ale też znam go na tyle, że wiem, że on w tej chwili może już takie ryzyka podejmować. Dobry okres przygotowawczy, pełny, może jedna walka jeszcze z Shenem, tak, z kimś taki... Chyba ma być pod koniec kwietnia i słyszałem, w gronie nazwisk nie mogę powiedzieć naprawdę zawodników, którzy wyjdą po to, żeby z Fedorem wygrać. No właśnie, takie walki są potrzebne, gdzie zawodnik wyjdzie z tobą i chce wygrać. Tak, to jest najważniejsze. I wtedy nie ma co się oglądać na plecy, za plecy swoje, na sędziów swoich, na promotora mocniejszego czy wpływowego. Tak? Tu trzeba... Inaczej się wychodzi do zawodnika, gdzie i w miejscu, gdzie jak nie wygrasz, to znaczy, że przegra po prostu. Tak, tak no właśnie. Mówię, a taka jest prawda, bo potem ta psychika jest na poziomie, nikogo się nie boisz, po prostu decydują umiejętności, tak? Decyduje forma dnia i tak dalej. Mówimy teraz o czysto sportowych jakościach, tak? Natomiast nie mówimy, że ktoś po prostu się spalił, ktoś tam, no, coś się stało, ząb bolał, czy tam rękę, czy coś tam. No, ja mówię jako o tłumaczeniach. Nie, po prostu wychodzisz do ringu, wygrywasz z gościem, który po prostu był tego dnia gorszy od ciebie, natomiast ty po tej walce jesteś całkowicie w innym miejscu, tak? I mam nadzieję, że u Fedora to się stanie. Mówię, znam go dobrze i wiem, że on na takie walki po prostu jest gotowy. Jak mówimy o tych walkach, na które pięściarze polscy są gotowi, Mateusz Masternak, bez względu na to, z kim by miał nie walczyć, bo te opcje istnieją. Oczywiście jest w kolejce numer jeden, ale wiemy, jak to jest w boksie z byciem kolejką numer jeden. To wszystko zależy od mistrza. Na walkę z Jajem opytają, natomiast jest grupa brytyjskich pięściarzy, którzy również chcą tą walkę o tytuł mistrza świata, albo jak być najbliżej mistrza świata stoczyć. Mateusz Masternak, na dzisiaj, gdybyś miał powiedzieć w takiej kolejności, Jaj opytaja, Lorenzo Colli i Richard Ryakpor, ta trójka główna, o której w tej chwili możemy mówić, bo Makabo to zupełnie inne, jakieś tam dziwne walki w Arabii Saudyjskiej, niby o tytuł, ale powiedzmy ta trójka. Dla mnie to już jest ten moment, tutaj nawet rok różnicy, jeśli chodzi o Mateusza Masternaka, może robić olbrzymią, właśnie będzie robił różnicę. Dla mnie 2023 to jest czas, kiedy Mateusz Masternak musi zawalczyć tytuł mistrza świata. Tak, się zgadzam. Tak, się zgadzam. Z kim z tej trójki, no najlepiej z mistrzem, tak, wiadomo, bo to już walka z mistrzem to jest co innego niż walka. Natomiast tak, myślę, że czas nie działa na korzyść Mateusza. Czas nie działa na korzyść Mateusza. Na zakończenie jeszcze nagrywamy to w piątek, wszystko mówimy jak jest. Zobaczą to kibice boksu w sobotę rano, czyli pierwsza walka, o której ja mówiłem zapowiadając, pierwsza gala, to była gala, w której jest walka o tytuł mistrza Polski w wadze ciężkiej, Sosiński kontra Mejza. Ja się od razu przyznałem, że może widziałem w sumie 3 walki wspomnianych panów, wiem, że będzie tak zwana dobra bitka. Masz jakiegoś faworyta w tym pojedynku? To też nie mam faworyta, bo też nie znam za dobrze tych zawodników. Tak, słyszałem, gdzieś widziałem urywki walk, natomiast myślę, że to jest zestawienie bardzo wyrównane i każdy z tych zawodników może wygrać, a to na polskim podwórku chyba teraz najbardziej
jak to powiedzieć, najbardziej chodliwe, tak? Wyrównane walki, które dają emocje, a jeszcze najlepiej jak to zawodnicy wagi ciężkiej. Także myślę, że to będzie ciekawa walka, może nie ma co ukrywać, tak? Poziom techniczny nie będzie najwyższy. Natomiast mam nadzieję wielką, że te chłopaki pokażą charakter i dadzą nam dobrą, widowiskową, a może nawet dramatyczną walkę. Bo zwykły kibic chyba na takie walki czeka. Oczywiście, ja się z tym 100% zgadzam. Często też mam to tak na zakończenie, jest taka ode mnie uwaga, na pewno ty to też słyszysz, jak walczy jeden, pięścia czy drugi, wyzmieniają nazwisk, to komentarze typu nie ma co go oglądać i tak mistrzem świata nie zostanie. Mistrzem świata zostaje 1% tych, którzy walczą, albo mniej. Więc nie każdy musi być mistrzem świata, natomiast możesz być legendą, czy regionalną, czy krajową boksu. Podajesz walki, które absolutnie każdy chce oglądać i dla mnie to jest bardzo ważna rzecz, żeby pięściarze, którzy wychodzili na ring, zdawali sobie z tego sprawę. Wydaje mi się, że coraz większa liczba chyba jednak zdaje sobie sprawę, że musisz coś pokazać, że sam fakt, że wyjdziesz i nawet wygrasz po jakiejś przepychance czy zapasach, to zdecydowanie za mało. Dziękuję bardzo. Dzisiaj moim gościem Fiodor Łapin. Dziękuję dłużej niż zawsze, ale dawno się nie widzieliśmy, to więc mam nadzieję, że nie przeciągnąłem za bardzo. Natomiast bardzo dziękuję za ten optymizm olimpijski na początku, bo jak powiedziałeś, że jest i statystyka to potwierdza więcej tych kandydatów chętnych do walki w boksie amatorskim, no to serducho się uśmiechnęło, bo od tego się wszystko zaczyna i na tym ten boks zawodowy się tak naprawdę kończy. Znikąd nic się nie bierze. Dziękuję Przemek, dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego.